Witaj drogi widzu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych wspólnych przygód z grą LEGO Star Wars 3 The Clone Wars, którą to ja, Spuerad z kanału Spuerad, przechodzę oczywiście na 100% i wita Was Jar Jar. W dobrym humorku, jak zawsze piękny, jak zawsze cudownie wygląda, jak zawsze najlepsza postać z Gwiezdnych Wojen. Dobra, zacznijmy sobie odcinek. W poprzednim odcinku bohaterski generał Jar Jar Binks przeprowadził odbicie, akcję ratunkową Jedi z rąk piratów. Tym razem skupimy się dalej na kampanii Hrabiego Duku w rozdziale Katastrofa Jedi. W poprzednim odcinku byliśmy tutaj, teraz jesteśmy tutaj. Lecimy dalej z wątkiem Hrabiego Duku jeszcze przez 2 odcinki, a potem sobie przejdziemy do Asajj Ventress. Ale na razie 2 następne odcinki to nasz ulubiony hrabia w galaktyce, czyli Duku. Lecimy, zaczynamy tryb fabularny, oczywiście jak żeby inaczej, Hrabia Duku. Wspominałem już wielokrotnie, że tak się nazywa ta kampania, aż za dużo razy. Rozdział 3. Katastrofa Jedi. Hrabia Duku, jak żeby inaczej, prowadzi wojnę z Republiką na wielu frontach. Flota republikańska pod dowództwem Aili Sekury znalazła się pod ostrzałem nieprzyjacielskich fregat klasy Munificent, a okręt flagowy Republiki jest zagrożony przejęciem przez jednostki wroga. Na szczęście 2 bohaterów Jedi jest już niedaleko. Oczywiście tytuł wiele sugeruje, tak naprawdę, co się stanie. To bazuje na odcinku 13 pierwszego sezonu, ten rozdział. Pamiętam, że ten odcinek i następny odcinek były powodem, przez który nie skończyłem tego serialu. To znaczy jakieś parę ładnych lat temu. Zatrzymałem się i już potem do niego nie wróciłem. Trochę szkoda, bo dalej czeka dużo dobra, które dopiero teraz odkrywam. Natomiast pamiętam, że tak mnie wymęczyły te 2 odcinki, że strasznie ciężko mi się je oglądało. Strasznie, ale to strasznie, po prostu miałem z nimi problem. Gramy kanonierką. Pamiętacie rozdział 5 epizodu 2 w Complete Saga? No to wam przypomnę. Jak nie pamiętacie, był taki rozdział z kanonierkami. Tym razem w końcu latamy Anakinem, najlepszym pilotem galaktyki. I ciekawe, ile my tu mamy do zbierania paska. Bo to mnie zastanawia, bo wiecie, tak trzeba celować, żeby ten pasek zdobyć. Okej. Tutaj coś mamy problem z perspektywą, przynajmniej ja mam. Nie wiem, co robić, jak robić i tak dalej, i tak dalej. Na razie postrzelajmy sobie trochę do droidów, to nam pomoże w obrazie ogólnym sytuacji. Strzałeczkę mamy tam, po prawej stronie, więc na razie tam nie lećmy, nie ma po co. Wiadomo, nie lecimy tam, gdzie nam każą. Szukamy, badamy itd. itp. Okej, widzę, że mamy problem z wycelowaniem w to. I co? Uda nam się? Czy nie? Czy nie jesteśmy zdolni w ogóle? Chyba nie. Chociaż to kurczę jest niemożliwe, przecież chyba może ta kanonierka. To jest ciekawe. Okej, w tył zwrot. Nie mam pojęcia, co ja robię, że ja tak to robię. No dobra, wybuchaj. Zobaczymy, co teraz będzie. Tylko niech nam myśliwce przez chwilę się wstrzymają od wlatywania pod działo. No kurczę, to nie jest szybkostrzelny statek. Na to wychodzi. Ale przynajmniej fajnie rozwalamy, zabijamy te droidy dobrze. Okej, czyli to nie jest nasz tutaj cel. Po prostu nie mamy jak się tu dostać. Okej, ja to rozumiem. Nie gniewam się. Lecimy sobie dalej. O, następna kasa wpadła. O, następna kasa wpadła. 250 jest za jednego sępa. Bo to są droidy sępy. Dobrze, fajnie. Tutaj dużo, fajnie. 7000 to jest chyba równo 10000. Albo 8000 to będzie równo... nie 10000. Co ja gadam? 10%! Chodziło mi o procenty, a nie o jakieś tam... No, żebyście mnie zrozumieli, że ja po polsku mówię, nie? No. Dobra, o. I tutaj nam coś tutaj... Okej, będzie możliwość grania na stałym lądzie przez chwilę chociaż. To by było bardzo korzystne dla mnie. do 10 000 dobrne, a potem już będziemy się bawić na lądzie, to znaczy na statku, to znaczy postacią po prostu. Dobra, dobrnąłem, fajnie. I lecimy sobie na lądowisko. Kanonierka Republiki, wysiadamy sobie z niej i Anakin Skywalker w akcji, proszę bardzo. Dobra. Pierwsze co, rozwalamy pudła. To jest cel każdego Jedi. Rozwalanie tych pudeł. Dobra. Tego nie ruszamy. Reflektora. Miałem problem z tym słowem już w odcinku 5. A tu proszę, historia lubi się powtarzać. Dobra. Co nie zbiorę serduszka, to zaraz mi zabierają. Nieładnie. Dobra. To są jakieś inne figurki w ogóle tych droidów. Dobra, tam mamy drogę, to tam nie idziemy. Tam widzicie sami. Dobra. Tu zbieramy. I to rozwalimy. I już w ogóle sukces. Dobra. Teraz jest ok. O, tu mamy jakiś samotny... Aha, to wypadło z tego. Z reflektora. A tu co jest? Tutaj nie mamy miejsca. Jest niewidzialna ściana. Nie mogę nawet iść dalej. I żeby wam to zaprezentować, dałem się zastrzelić prawie. Elegancko odbijam. Nie wiem jak to robię. Fajny finisher wszedł. I mamy maksa zdrowia. O, tu coś jest, tu coś jest. Tu jest dla postaci z wyrzutniami rakiet albo bombą. Tak jak na przykład łowcy nagród mają bomby. Dobra. I lecimy sobie dalej. Ok, możemy wsiąść do kanonierki, ale jeszcze nie teraz. Teraz tego nie róbmy. Chodźmy sobie tam, gdzie nas, gdzie chce fabuła, żebyśmy poszli. Ok, czyli postacie z mieczem świetlnym mogą się wspinać po tym. Fajnie, dobrze. To funkcjonuje w paru grach LEGO. Nie wiem, czy to jest teraz pierwszy raz, w którym się to pojawiło. To zazwyczaj jest tak, że zwinne postacie mogą się po czymś takim poruszać. Ale nie pamiętam, żeby w którejś z wcześniejszych gier takie coś było. Możemy założyć na razie, że Wojny Klonów były pierwsze, które wprowadziły coś takiego. I wydaje mi się, że faktycznie były pierwsze. Tak jak teraz szukam pamięcią, to nie przypominam sobie, żeby coś innego było. Wcześniej z taką opcją gameplayową. Dobra, tu na nas coś wyskoczy? Nie. Ale za to... mamy coś takiego i ja się zastanawiam, dlaczego to tak jest. Okej. Ewidentnie można, tylko co, to trzeba postacią odporną na ogień jakoś? Nie wiem, kurczę. Dobra, przepchnijmy to. Na razie. A może to trzeba tak? Nie wiem, aha, dobra, widzę. Jaka postać odporna na ogień? Nawet takich nie ma. Widzicie na górze, jak skoczę, to będzie lepiej widać. Są do rozwalenia części rury. Też za pomocą materiału wybuchowego. Dobra. Ok. I uruchomiliśmy zraszacz. Zraszacz pierwszy, jeszcze 3. No, chodź tu. Dobra, ładnie, pokroiliśmy. Do statku. Nie strzelajcie do mnie, ja mam tylko jedno serducho mam jedno. Już mam więcej, już mam komplet. Dobra, i teraz zasada znowu. 10 000 zbieramy. Do 32 000 powiedzmy. I wtedy wbijamy na następne lądowisko. Tak chyba będzie najlepiej. Najwięcej w ten sposób zyskamy, że tak powiem, finansowo. Opuszczam cel misji. No właśnie, tego nie można robić. Dobra. Strzelamy do nich nieźle, kurczę. Fajny ten obrót zrobiłem, tylko ja nie mam pojęcia, jak się go robi. Okej. Po prostu nie naciska się W, tylko klawisze kierunkowe lewo-prawo. Wtedy on robi ten obrót w powietrzu. Fajny. O 90 stopni. Fajne, podoba mi się. Znowu opuszczam cel misji. Wróciłem, spokojnie, nie dam się zastrzelić tak łatwo. Chyba że mnie zestrzelą teraz te droidy, to wtedy będzie problem. Tutaj mamy następne lądowisko. I jeszcze tylko chwila, żebym wbił te 32 000. No i dobrze. To teraz wylądujmy sobie na spokojnie. 32 620 wbite. I lecimy dalej. Tutaj mamy do rozwalenia. Cóż? Pamiętam ten rozdział z dzieciństwa, jak w to grałem. Jakoś tak lepiej mi, bardziej mi zapadł w pamięć z tych rozdziałów. Jest sympatyczny, uważam. Ma ładną scenerię i wiecie, te chmurki są takie ładne i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, fajnie to wygląda. No chodź tu, chodź, dobrze. I teraz jeszcze tutaj. Dobra. I co? O, proszę bardzo. I proszę bardzo, następni. Super, jeszcze tutaj 10 statsów. Wiadomo, grosz do grosza, ziarnko do ziarnka, będzie spoko. I następne droidy nas tutaj chcą się do nas dowalić, ale my się nie damy. Okej, prawie 10 000 zdobyte na tym lądowisku. Więc... O, tutaj idziemy śladem dobrym, ale na razie sobie zbierzmy te prowadzące od kanonierki naszej. Dobra, i lecimy dalej śladem tych monet. I zobaczymy, co dalej. U, tam chyba nie było wstępu, tam gdzie chciałem. Dobra. I teraz tu. I teraz tu. I okej, co? Możemy tutaj? Możemy tutaj. Tak, tam jest dostęp, ale myślałem, że umrę, jak tu wejdę, a tu proszę, jednak nie umarłem. Tu jest zraszacz, tu jest nasz cel. Tutaj slamem sobie to zróbmy, o, elegancko. Dobrze. Tutaj załatwmy te droidy. One są jakieś takie bardziej jeszcze mocarne chyba, tak wyglądają. Co to jest dla srebrnych? Nie, to jest w ogóle dla złotych. Chyba. W sensie dla tych, co szybko strzelają, nie? To był tak zwany skrót myślowy. Dobra, tutaj mamy miejsce dla Jedi, więc najpewniej to musimy zrobić. Więc sobie tu jeszcze nie wchodźmy. Zbudujmy sobie część przewodu. Świetnie. Odpalone na zielono, czyli że coś działa. Standardowo. Okej, to jeszcze rozwalmy. Tutaj zbierzmy 2 srebrne stacje, ok. Mamy ponad 50 000, to jest całkiem ok. I do góry zróbmy to dla Jedi. I kółko robimy. Fajnie się Anakin wspina. To całkiem śmieszniutko wygląda. Odpalamy. I odpalamy zraszacz i mamy drugi z trzeciu... Drugi z 3 zraszaczy odpalony. Możemy iść, wrócić na kanonierkę naszą. Przede wszystkim najpierw. I co, 10 000 zbieramy? Czy 20 tym razem? Bo trochę niebezpiecznie się robi, bo nie wiem, czy trzeci zraszacz to nie jest koniec poziomu automatycznie. Więc wypadałoby trochę zdobyć. Mamy 52 000. Super. Zaraz jak będziemy mieli... O, 52 000, fajnie. Dobrze. Teraz 55 prawie. Okej. O, tu są blisko nas. Całkiem ich dużo jest, fajnie. Strzelaj do nich po prostu, Anakin. Po prostu rób tak. No i się obracaj, i się obracaj, i się obracaj. I jakoś to będzie. Jakoś zbieramy te pieniądze, nie ma tragedii. O, widzę następny zraszacz i lądowisko do niego. Dobra. I tutaj, i fajnie, i elegancko. To co, jak będzie 60 000, czy jak będzie 70 000? Nie wiem, co robić, kurczę. Bo niby zdobyłem 20 000 przy poprzednim lądowisku. Trochę nie chce mi się latać bez sensu i zbierać tej kasy. Dobra, jeszcze 2000 i polecę tam. To nie ma co. raczej się uda i tak zdobyć, więc... Już mam? No mam. To jeszcze 1000, tak... Żeby mieć spokojne sumienie. No, prawie 2 się nawet udało. I lecimy. Dobrze, pierwsze co, rozwalamy pudełka. Fajnie wyskoczył, o! Kozak Anakin, fajnie. Dobra. Jeszcze mamy Ahsokę w tym poziomie, która jest niedostępna dla nas teraz. Tak jak to było z Plokunem i Anakinem wcześniej. Nie wiem w sumie dlaczego ona się jakoś nie trzyma blisko nas, czemu nie ląduje z nami, ale okej. No, lądowisko jest w sumie tylko dla jednej kanonierki, to jest w miarę logiczne. O, tu sondę mamy. Jak rozwalimy takich 5, to mamy mini zestaw, więc... Przybywajcie do mnie, atakujcie mnie. Czemu nie mogę w ogóle ich atakować? Czemu ich tu nie ma? Fajnie by było. Dobra. I teraz tak. I teraz tak. Super. Teraz... O, tego rozwalamy, super. Serduszko z niego wyszło. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko. Wystarczy tylko kilka tysięcy i będziemy mieli pasek. Więc nie ma się co w ogóle tym przejmować. Ale ja standardowo się troszeczkę przejmował będę. Dobra. Tu był raz. Tu był 2 i 3. 3 ciosy są potrzebne. 2, 3, okej. I idziemy dróżką z monet złożoną. Nie zwracamy już troszeczkę uwagi na nich, bo to teraz na tym etapie już średnio ma sens. 75 tysięcy, tyle potrzeba, żeby zdobyć pasek, czyli nie 7 tysięcy, nie 8 tysięcy, a 7,5 tysiąca to było 10%. Ok, udało się fajnie. Dosyć nieduża liczba jak na tę grę, jeśli chodzi o pasek. Więc podejrzewam, że koniec poziomu nastąpi zaraz. Tutaj nawet możemy sobie... Mamy taki w miarę... Taki platformowy etap. Fajnie. Podoba mi się. Aha, tutaj mamy dla szybkostrzelnych postaci. No i okej. I się udało. Dobrze. Czy ja to mogę zdobyć? Nie. To trzeba tej postaci właśnie małej, żeby nas wydmuchało. Okej. Zginąłem na próżno. Szkoda, że nie zdobędę też mini zestawu w ogóle. No ale mówi się trudno. Wracamy na kanonierkę i co teraz właściwie mamy do roboty? Tutaj mnie zaskoczył, nie spodziewałem się, że mnie zaatakuje. Na statku pełnym droidów nie spodziewałem się droida, jestem mądry. Dobrze, że to nie jest prawdziwa wojna, dobrze, że ja nie walczę w prawdziwej wojnie, bo normalnie byłoby po mnie. Chyba koniec poziomu, tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Okej, nasz okręt dowodzenia obrywa. Okręt flagowy. Aila wzywa pomocy. Znowu komiks o wyścigach śmigaczy, widzieliście? To się pojawia co jakiś czas. Okej. Co tu się właściwie dzieje? Bo średnio pamiętam. Będą atakować bezpośrednio krążownik. Chyba. Albo... Aha, promieniem ściągającym ściągnął statek. Ale czyj? Bo nie pamiętam. Aha. Jeszcze się nie wyjaśniło. Jeszcze nie jest koniec poziomu. Okej. To nawet spoko, że jeszcze nie jest. To mi daje trochę pole. Ja znam ogólnie ten okręt. Zresztą sami wiecie. Już go widzieliście w LEGO Star Wars The Complete Saga z centralnym w pierwszym poziomie. Dobra. Lecimy. Trzeba tutaj coś ułożyć. I ja się zastanawiam... Wow, fajne to. Fajne to. Układamy ten... Dozownik tych torped. Podajnik. Okej, będziemy musieli coś tam rozwalić. Tam widzicie te fioletowe części. Ale najpierw, zanim ratowanie w ogóle kogokolwiek, no to sobie zbierzmy. Fajnie, monety. Wiadomo. To jest fajny poziom do zbierania monet, bo nam te droidy zapewniają praktycznie nieskończoność finansów. Więc jak czegoś nam... No, 2 na 5. Jak czegoś nam zabraknie, to zawsze możemy po prostu sobie porozwalać droidy i w ten sposób zdobędziemy pasek. To jest fajne. Jeszcze tak szukam miejsca, gdzie mogłaby być ta sonda ewentualnie. Ale coś nie widzę. Dobra. A jak się dostać na ten dolny poziom, bo widzę, że można. No nawet bardzo można. 2 i 3. Chyba tylko tędy można. Chociaż... Spróbuję tak. A, jednak tak. Przewidzieli. Czemu tutaj? Boże. Ten respawn w tej grze jest dziwny, naprawdę. Zwłaszcza na takich dużych obszarach. No ale dobra. Wsiadamy do tego. Muszę się chyba oswoić z myślą, że nie zbiorę ani jednego mini zestawu. Ale zobaczymy. Zobaczmy jeszcze. Może gdzieś się da. To by było fajne, jakby się jednak dało. Co, tu nic nie ma? Tu jest ten, tu zaczynaliśmy w ogóle, więc... No tak średnio. No dobra, nieważne. Już się pogodziłem, oswoiłem z tą myślą. Tu strzelamy, tu strzelamy, tu strzelamy. Dużo tych torped można mieć. Masz 5. O, uratowaliśmy statek. Z klonem. Rozwaliliśmy krążownik separatystów. I co dalej? Średnio pamiętam, co dalej. Następny etap rozdziału. Czyli niepotrzebnie się tak spinałem o to... O ten pasek. Dobrze wiedzieć. Tych wieżyczek się nie da rozwalać. To mnie trochę zmyliło. Dobra, następne lądowisko mamy. I mamy Ailę Sekurę. Razem z jakimś klonem. Dobra. Mamy rozwalać te droidy, więc nie rozwalajmy tych droidów. Zróbmy to inaczej. Póki możemy. Jeszcze. Super. Następna sonda. To gdzieś są 2, których jeszcze nie rozwaliłem. To nawet nieźle, że tylko 2. Okej, fajna perspektywa. Czujecie ogrom tej bitwy? Ja czuję. Fajne to jest. Dobrze. Super. Podoba mi się. Okej. Porozwalajmy tu wszystko jak leci. Okej. I okej. Raz, 2. Okej. I... O właśnie. O właśnie. O właśnie. Dobra. Jeszcze 2 zostały. Te... 1 został jeszcze. Ten 1 na mnie narobi specjalnie bigosu. Ale no jak widać będzie próbował. Po prostu go unikajmy. I tyle. Tyle możemy na razie zrobić. Kurczę, ja przecież mogłem rozwalić te złote pojemniki wcześniej w poprzednich lokacjach właśnie tymi droidami. Mi się przypomniało, że... Patrzcie. No właśnie. No i teraz co? Jest tu jakiś złoty pojemnik, żebym mógł ukoić swoje złamane serduszko? Nie ma. Świetnie, no trzeba sobie radzić bez niego. Dobra. Odbijamy w niego, nawet nie wiem jak. No i dobra. Pokonany, Aila do nas dołączyła. Mogę się w nią nawet zmienić. Czemu ona nie ma 2 mieczy? Ona zawsze miała 2. Ja na to szczerze powiedziawszy liczyłem. Zresztą już mogliście się o tym przekonać w... Jak wspominałem o tym w rozdziale kryjówka Grievesa, że w sumie to na to liczę. Że ona będzie tak mogła. A tutaj proszę, jak nieładnie. Dobra, tutaj chyba można wskoczyć Jar Jarem. Nawet nie tylko Jar Jarem, jak tak widziałem. Coś mi się udało na chwilę oszukać, więc może zrobimy to jeszcze raz. Chyba mam nawet sposób na oszukanie tego. Trzeba wskoczyć tak. No i się nie uda. Kurczę, szkoda, bo tam jest mini zestaw, jak możecie zauważyć. Może się jakoś tak da? Kurczę, nie wiem. Dobra, wchodzimy na statek. Do środka. Gdzieś jest Ahsoka, gdzieś Ahsoka lata i oczywiście nie wiadomo gdzie. Dobra. I teraz tutaj rozwalamy. Świetnie. Mamy już ponad 100 000, więc bardzo duży mamy margines, jeśli chodzi o pasek. Margines błędu. Ok, tu mamy statek. I co, mamy wskoczyć do niego? Mamy wskoczyć do niego. I co robimy teraz? Nic. Wylatujemy, dobra. I co, będziemy tym sterować? Będziemy tym sterować. W sumie nawet fajnie. Mamy te nasze torpedziochy. Gdzie nas teraz kierują? Na nasz poprzedni statek? Na ten krążownik, do którego nie mogliśmy się dostać? Tak. A teraz możemy się tam dostać? Czy dalej nie? Czy dalej to samo? Dalej to samo. Bo to wcale nie strzela szybciej. Okej. Musimy dać się wciągnąć. Okej, to jest motyw znany w ogóle z bitwy nad Korusant, pamiętacie? Było podobne rozwalanie krążowników separatystów. Okej, i lądujemy sobie w hangarze tego krążownika. Tutaj Aila ma problem chyba z prowadzeniem. A, i nagle nam towarzyszy Ahsoka, widzicie to? Oj, oj, oj. Aha, że śmieją się, że kobieta prowadzi? Czy to o to chodziło w tym żarcie, czy nie? Że Ahsoka się tak oburzyła, że oni się śmieją z niej? Chyba tak. Ciekawe. Katastrofa Jedi, ten rozdział się nazywa zupełnie w ogóle nie wiadomo dlaczego. No bo przecież nie było żadnej katastrofy, ale byli Jedi. Otóż w odcinku oryginalnym jest zestrzeleniem tam statku Anakina, stąd katastrofa Jedi. Ale nazwali to bardzo nieadekwatnie do treści odcinka, bo już mogliby umieścić samą katastrofę w tym poziomie. Tak, a tak to jak ktoś nie oglądał serialu, to nie wie o co chodzi po prostu. No, dziwne to jest, ale okej, nie oceniam. Prawie 1,5 miliona mamy na koncie. 21 złotych klocków, 22 złote klocki właściwie, więc jest nieźle. Kontynuujemy fabułę, wiadomo, że nie w tym odcinku. Niestety żadnego mini zestawu nie zebrałem, ale trudno, od czego mamy tryb gry dowolnej, prawda? Hrabia Duku sobie popija kawusie. Fajnie. Okej, to trochę zapowiada następny rozdział. Co tu się stanie? No właśnie. Dobra, ale do tej historii wrócimy sobie w następnym rozdziale. Mamy 1/4 gry za nami, 25,1%, więc naprawdę jest nieźle. Ładne mamy tło, jest takie jaśniutko nagle na tym statku. To mi się podoba. Mógłbym w sumie tutaj cały czas być. No ale nieważne. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. O, możemy sobie wybrać system. Forum, wybierz system. Pod kontrolą Republiki. Aha, bo tutaj są... jeszcze złote klocki za bitwy, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. A tu co? Czemu jak odpalam Geonosis, to się odpala jakaś tam planetka z boczku? Aha, bo ja już widzę tak naprawdę na czym polega ta mapka. Okej. To jest tam, dobra. Jesteśmy na Quell w tym momencie i ta planeta jest tak naprawdę tutaj na mapie galaktyki, a nie tutaj, co jest w sumie logiczne. Głupio w ogóle sobie o tym Myślałem. W ogóle na czerwono mamy zaznaczone obszary kontrolowane przez separatystów, a na niebiesko mamy obszary kontrolowane przez Republikę. Taka ciekawostka. No dobra, ale jesteśmy teraz na Quell. Więc sobie tutaj zostańmy. W systemie Quell jeszcze pobędziemy. Rozdział Katastrofa Jedi. Duku sobie przeszedł. Tutaj Obrońcy Pokoju. To będzie nasz następny rozdział, który sobie zrobimy w następnym odcinku. Dobra. Z mojej strony mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, to wspomóżcie mój kanał dobrym słowem w komentarzu, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i widzimy się w kolejnych, równie ekscytujących jak ten odcinkach z gry LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Patrzcie, ręka mechaniczna się rusza Anakinowi, śmiesznie. Fajny detal, fajnie zrobione. Dobra, to tyle, tym pozytywnym akcentem. Trzymajcie się i cześć.